Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium z naszym podcastem Rozmowy o Starym Świecie. Dzisiaj ze mną, jak zawsze, mój gracz Werner Gorder oraz nasz MG Rupert Zesichojten. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy nietypowy pomysł, nietypowy temat, ponieważ chcemy porozmawiać o dwóch światach Warhammera, o tym Starym Świecie oraz tym świecie 40 tysięcy lat później. Tak. Czy to właściwie jest później, czy to nie jest później? Co je łączy, co je dzieli? I czy to jest to samo, czy nie? I co z tego tak naprawdę może wynikać, jeżeli jest to samo? Bo jeżeli nie jest to samo, to wiadomo, że nie wynika z tego nic. Tak, no więc to jak? To jak? Znaczy może zacznijmy od takiej strony bardzo technicznej. Po pierwsze odpowiedzi brzmi nie. Nie, nic ich nie łączy, bo tak powiedział Games Workshop. To są dwa różne światy. Tak, co oczywiście nie znaczy, że Games Workshop nigdy nie zmieni zdania. Nawet wróć. To nie jest to, że to są dwa różne światy. To Games Workshop powiedziało w momencie, kiedy było Age of Sigmar, jedno się skończyło, a drugie trwa dalej. Tak. Ale to nie zawsze tak było. Dzisiejsza ten stan, który jest taki, że te światy są całkowicie od siebie odseparowane, no ale to nie musi nas powstrzymywać przed tym, żeby coś na ten temat porozmawiać, coś sobie pospekulować i przypomnieć albo odkopać rzeczy, o których Games Workshop chciałby zapomnieć. Na przykład. To prawda, a wiele jest takich rzeczy. A jest ich bardzo dużo, zwłaszcza w ciemnych latach 80., kiedy Warhammer Fantasy i 40 się dopiero wykuwały w ogóle. Dokładnie, to znaczy ja w ogóle zacznę od podchwytliwego pytania do ciebie. No. Co było pierwsze, Warhammer 40 tysięcy czy Warhammer Fantasy Battle? Oczywiście, że Warhammer Fantasy Battle. I tu nie do końca masz rację. Mam 100% rację, mam te dowody i przepisy. Nie twierdzę, że nie, ale z tego co ja akurat znalazłem, jak ja się przygotowywałem, to Warhammer 40 tysięcy jako... Przepraszam, ty pytasz o Warhammera, czy pytasz o Rogue Tradera? Właśnie chciałem powiedzieć, że Warhammer 40 tysięcy tak naprawdę wyszedł z gry, która była przygotowana właśnie jako taka kosmiczna science fiction i to miało się nazywać Rogue Trader. I to miało wyjść w 82, ale nigdy nie wyszło w tym 82. Tak, to prawda. I pojawiło się jako Warhammer 40 tysięcy dopiero w 87, zdaje się. Tak. Tak. I zanim to wyszło, to jest tam wprost powiedziane w White Dwarfie, numer 87, strona, mogę sprawdzić, ale jest wprost powiedziane, że przygotowana przez GW nowa gra jest, dzieli to samo uniwersum, co Warhammer Fantasy Battle, który już wyszedł, dzieli zasady z Warhammer Fantasy Battle, który już wyszedł, ale jest nową grą z innym twistem, to znaczy to nie jest science fiction według nich, według tamtego opisu, to jest fantasy w przyszłości. Tak, to znaczy właśnie tak od strony producentów to rzeczywiście wyglądało na tej zasadzie, że z racji, że Warhammer Fantasy cieszyło się jakimś tam wsparciem i popularnością, oni postanowili po prostu zrobić kolejny tytuł i tak między Bogiem a prawdą nikt się nad tym nie zastanawiał, czy to ma sens, czy nie. Po prostu wzięli to, co mieli i wrzucili to w przyszłość, w klimaty science fiction. Tak. I z tym lecieli, dlatego jak spojrzycie na pierwsze edycje 40, to widać tak mnóstwo podobieństw, czy to elfami, eldarami. Są kosmiczne krasnoludy. Jak najbardziej. Nasze skłaty. Skłaty nawet istnieją do dzisiaj technicznie, chociaż zostały zżarte przez tyranidów. Tak. Tak, któryś, nie pamiętam w której edycji, skłaty tak zostały wygumkowane z uniwersum i wyjaśnienie tego jest takie, że no zjadło ich Hyper Kraken. Tak, ciągnąc temat pytań podchwytliwych. Mhm. Wiesz, takim byli wzorowani Imperial Space Marines? Space Marinesi? W 40. Tak. Jak byli wzorowani W odniesieniu do... Na Bretonie, zdaje się. Tak, dokładnie, tak. Na Bretonii. Chciałem ci teraz wytknąć, że wiesz, grałeś armią Bretończyków. Nie? No i tam, oj tam. Nie, żebym miał coś przeciwko Bretończykom, ale wszyscy wiemy, jak jest. To znaczy, jak jest, bo ja nie wiem. Nie, no to! Ty wiedzieć nie musisz. Dobrze, ale może zejdźmy teraz z tej strony, gdzie zajmujemy się tym, co Games Workshop robiło
jak i dlaczego. Tak. Bo Werner tutaj od jakiegoś czasu już przebiera nóżkami, żeby powiedzieć wam o swojej teorii, jak to jest, że te światy są tak naprawdę połączone w uniwersum. W sensie, okej, okay, oficjalnie to tak nie jest, ale... Tak, nie, to tutaj popuszczamy wodze fantazji. I w ogóle, ale wyobraź sobie taką sytuację, że jest sobie zapyziała planeta w naszej galaktyce drodze mlecznej, bo Warhammer 40 000 nie jest przesuniętym Warhammerem fantasy w przyszłość, tylko jest naszą rzeczywistością przesuniętą w przyszłość. Tak, oczywiście. Siedzibą ludzkości jest Ziemia, Imperator i tak dalej, to wszystko jest stąd, segmentu Solar, inne sprawy, Mars i w ogóle. Więc są tam dziesiątki tysięcy planet. I wyobraź sobie, że Imperator ten z Warhammera 40 000 tworzy Primarchów. Rozsyła ich pod... Znaczy, nie rozesłał ich. Chaos, popsuł mu plany, rozesłał... rzucił ich po całym wszechświecie. Większość się poznajdowała. Ale nie wszyscy są... Nie wszystkich się udało znaleźć, nie wszyscy są wspominani. Teraz wyobraź sobie taką możliwość tylko, że na jedną z takich planet ląduje na... Przechodząc przez atmosferę i robiąc dwuogoniastą jakby ogon za sobą, ten pod z Primarchem, który wpada na, powiedzmy, stary świat, wychodzi z niego młody człowiek, który nie wie za bardzo, co się dzieje, podporządkowuje sobie dookoła wszystkie plemiona teutogenów i innych takich, no i oni nazywają go Sigmarem. Tak, ja znam tę teorię. Tak, ta teoria jest piękna. To ja powiem to w ten sposób. Ja po prostu mam lepszą teorię. Niemożliwe. Mam, a ujawnię ją potem. Na początku będę starał się zbijać, dla których twoja teoria, choć urocza na swój sposób, jest bez sensu. Oh my god, co, wyciągniesz mi Eldarów i Elfy? Eldarów i Elfy mogę ci wyciągnąć. Wyciągniesz mi Slaanesha i że tam Slaanesh powstał w 40 z powodu Eldarów? Tak, 10 tysięcy lat temu. Bo on gdzieś tak w 30, około 30 tysięcy lat. Czyli będzie jakoś tak mniej więcej trochę przed tym, jak Imperator zaczął swoją Grey Crusade? Tak. Pasuje, to akurat pasuje. No. Znaczy nie, ale wyciągnąć inny motyw. Jaki? Pradawni, czy starzy Slaanowie, czy ci prawdziwi Slaanowie. No. No. Kiedy zniknęli oni ze świata Warhammera Fantasy, że w ogóle w świecie Warhammera Fantasy pojawili się mniej więcej 15 tysięcy lat przed Sigmarem. Zniknęli z niego, wydaje mi się, że mniej więcej 10 tysięcy lat przed Sigmarem. To tak w ogóle obrazuje, że Stary Świat jest relatywnie bardzo młody. Tak, ale wiesz, po pierwsze, Stary Świat jest, i to jest w lorze do dzisiaj obowiązującym. Znaczy, dobra, pomijając to, że było Age of Sigmar, ale oficjalnie, pomijając ten drobny szczegół, tak, to Stary Świat był budowany przez starych Slaanów, był terraformowany, był zmieniany, był jego orbita tej planety była przesuwana. To nie jest przypadek, że on ma 400 dni. Ten rok, obrót dookoła planety ma 400 dni. Oni specjalnie terraformowali tę planetę, specjalnie budowali Wrota Chaosu na północnym i południowym biegunie. Masz 100% racji, zgadzam się z tobą w pełni. Problem polega na tym, że według tego, co idziemy po lorze 40 przedwieczni, zniknęli mniej więcej 60 milionów lat temu. Okej, spoko. Jak najbardziej może i zniknęli. Natomiast kwestia jest taka, że po pierwsze, War in Heaven, który jest w 40, który było miliony lat temu i było między Slaanami, starymi Slaanami, prawdziwymi starymi Slaanami. Właśnie nie wiem, jak się tłumaczy od One Step po polsku. Bo to trzeba po angielsku. To poprosi w komentarzu, niech ktoś pomoże, bo nie da. Więc trochę wstyd, nie? No trochę tak. Wojna między nimi a Necronami była bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tak. Ale gdzie jest problem w tym, że ktoś źle coś policzył? To nie jest tak, że my to wszystko wiemy i mamy policzone co do ziarenka i co do godziny. No tak, no ale jest różnica między 60 milionów a 10 tysięcy lat. Okej, okay, dobrze, masz rację, ale jednocześnie... To więcej niż błąd w obliczeniu. Tak, ale jednocześnie muszę ci zbić ten argument czymś innym i tutaj znowu na pomoc przychodzi Games Workshop. I White Dwarf, tym razem wydanie bodajże, poczekaj, sprawdzę sobie ten numer setny White Dwarfa, w którym masz wprost opisaną historię o tym. I to jest scenariusz tam opublikowany. Scenariusz, który dzieje się w Lustrii. Gra się pigmejami. Tak. Serio.
Tak, bo no, no, mów. Tak, Floating Gardens of Bahb Elon się to nazywało. Masz wprost opisane, że jeden ze starych Snanów próbował zbudować statek kosmiczny, którym odleci z planety, na której utknął po awarii Wrót Chaosu. Naszych Wrót Webwayów. To miał być Webway, nie wcześniej, przed awarią. To, co mówisz, że to miał być Webway, nie jest... Tak, 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 to jest herezja, whatever, no, wszyscy to wiemy. Generalnie masz to wprost opisane, jaki jest background tej przygody i nasi gracze, którzy są mieszkańcami Lustri, mają tam wejść, zobaczyć i mogą wejść na mostek tego statku i spróbować coś z nim zrobić. To jest oficjalne. To było w lorze w 88, 9 jakoś tak. Mhm. Tak. To było. Tak. To znaczy w ogóle z tego, co tak czytałem, chociaż tutaj się nie posłużę numerem White Dwarfa, to Amazonki, które jak najbardziej tak są mniej znane, powiedzmy, z Warhammer Fantasy Battle, ale już wielbiciele Blood Bowla. Jak najbardziej. To one mają to dostęp do high-techu. Takiego high-techu, że są to pistolety laserowe i tarcze energetyczne, jeśli dobrze pamiętam. Coś takiego. I to jest nie, że one sobie same to zbudowały, tylko to zostało po starych slanach. Tak. Ciekawe, że armia Independentów nie ma czegoś takiego. Tak, jak... prawda. Ale wiesz, bo nie wiem, czy sprawdzałeś, że jest teoria, że. Bo mówię, jest ten problem z różnicą czasową. Nie jest, to, jest to problem. Ale jest względnie eleganckie rozwiązanie, które twierdzi, że Stary Świat znajduje się pośrodku Eye of Terror. Niekoniecznie pośrodku, ale tak, no, to miałoby sens, bo byłby odcięto od całej reszty. I czas może tam płynąć zupełnie inaczej. Po pierwsze może płynąć zupełnie inaczej, a po drugie w ogóle to, że jest w jakiś sposób odcięty burzą w Immaterium od reszty Imperium, tłumaczy wiele rzeczy. Na przykład to, że magia zupełnie inaczej funkcjonuje w Starym Świecie niż w 40. W 40 to jest bardziej jak Umbra, jak odbicie uczuć tych najbardziej ekstremalnych w Immaterium, nie? Tak. No, a w zwykłym Orchu działa to inaczej. Ja o tym chciałbym później porozmawiać, jakbyśmy się zajęli tematem, jakie byłyby plusy i minusy poszczególnych frakcji, gdyby te światy rzeczywiście istniały razem, gdyby mogły ze sobą współpracować, że tak powiem. Znaczy na współpracę to bym nie liczył, bo to jest zupełnie nie ten poziom technologiczny. Ale ja uważam, że jest zaskakująco wiele rzeczy, które Stary Świat jest w stanie zaproponować 40. Które są w stanie na nowo zredefiniować, że tak powiem, granice i warunki wojny w 40 tysięcy. Okay. I do tego się odniosę. Znaczy nie, nie, nie. Ale wcześniej. Tak? Wcześniej. Chciałbym powiedzieć, a propos nieścisłości, dlaczego uważam, że można podważać teorię, że Stary Świat jest częścią. Bo co, bo elfy to nie odarzy? Nie! Ja mam lepszy pomysł. Dawaj. Orki. Bo orki są grzybami, wszyscy o tym wiedzą. Tak, to prawda. Ale orki, jak są orki, to są i gobliny. Mhm. A w 40 mamy gnobary, gobary. No, zwykłym też. Tak. Gobliny, tylko takie inne. To znaczy, gnoblar się chyba. Gnoblar, bo mają takie duże nosy. Takie. Tak, one chyba zastępują bardziej stochingi niż gobliny, tak naprawdę. Ale... One robią u tych, u ogrów. Orki, bo są mają takie bardziej niebieskawo skóry, wielkie nosy. Dokładnie. No wiesz, masz orki, te duże orki, gobliny, gnoblary i hobgobliny. Tak, tak. Hobgoblinów nie ma teraz w orku. Są w orku? Mówię, że teraz. Nie, są, zawsze były u House Dwarfów, których też używają. U House Dwarfów były, tak. O tym nie mówimy. O House Dwarfach musimy zrobić odcinek. House Dwarfy są super. Krasnoludy chaosu miażdżą. Ale nie czasem, wracamy. Boż nas zabije. Wracamy do tematu. Tolkien zresztą też. Nie, jest problem taki, jeżeli chodzi właśnie o zieloną skórę i ich technologię. A Tolkien przestanie się do nas odzywać. Mniejsza o naszych... Krasnoludzkich znajomych, no? Krasnoludzkich znajomych, dokładnie. Chodzi o to, że cała technologia, na której się opiera społeczeństwo zielonoskórych, czy to w 40, czy to w Fantasy Battle... Tak, jest imprintowana im w DNA. Dokładnie. I to jest na przykład ciekawe, jak spojrzysz na historię Warhammera, ponieważ za czasów Sigmara w Starym Świecie, jak Sigmar walczył z zielonoskórymi, to oni znali już stal, którą znają do dzisiaj, a ludzie znali tylko brąz, ponieważ technologię wytopu stali i wykuwania potem z niej broni dostali w prezencie od krasnoludów.
Ale w 40 Zielonoskórzy no, robią statki kosmiczne, latające rzeczy, broń palną i tak dalej, i tak dalej. Dodajmy do tego fakt, że to nie jest tak, że oni to robią tak, że oni wiedzą, jak to zrobić, tylko oni po prostu wierzą, że jak pomalują na czerwono pojazd, on będzie szybciej latał i on rzeczywiście szybciej wtedy lata. Nawet nie tyle chodzi o farbę, tylko chodzi o to, że Mecha Boys zajmują się tym, żeby to działało i wiedzą, jak to zrobić po prostu. Tak. No, więc... Tak, jest to pewien problem. Tak. Tak, a jednak jak już ustaliliśmy, to, że orki mogły się po prostu... Wiesz, to jest wszystko teoria, nie? Tak. No, przecież nie bardziej. Jeśli założymy, że uważamy 40 tysięcy, jest 40 tysięcy lat później, a jeżeli już ustaliliśmy wcześniej, że Sigmar jako Primarch lądował tam jakoś tak 10... Ustaliliśmy na 30, jakoś tak 10 tysięcy lat wcześniej, czyli 30 tysięcy, to orki może się jeszcze nie do końca tego wszystkiego nauczyły. Może są odcięte, może zapomniały. No stary. Tam przed chwilą powiedziałeś, że świat, stary świat jest w środku Eye of Terror, tak? Właśnie, ja nie twierdzę, że nie ma możliwości, że te orki na samym świecie to jest po prostu jakiś tam gorszy gatunek grzyba z przeproszeniem, nie ubliżając nikomu osobiście. Z elfami jest inny problem. Tak, z elfami jest problem ze Slaneszem oczywiście. Tak jest. Bo jak są problemy z elfami, to zawsze chodzi o Slanesza. Także tak, no ta teoria, ta koncepcja nie jest idealna, ale przyznasz, że jest piękna. Znaczy nie, ma swój urok. Ma swój urok. Nie twierdzę, że nie, tylko tak chciałbym ją jeszcze... Bo okej, okay, sprzedam ci inną teorię, o której uważam, że jest błędna, ale uroku jej się nie da odmówić, ponieważ ona łączy świat Warhammera ze światem Warhammera 40 tysięcy i z Age of Sigmar. No nie. Ja wiem, że to jest herezja. Niemożliwe. No. Ja wiem, że to jest herezja. Jakim to, nie, teoria jest fanowska, żeby nie było wątpliwości, nie ma nic wspólnego z kanonem. Mhm. Ale wyobraź, zaczynamy od 40, tak? Mhm. Jest imperator na złotym tronie. Tak. Teraz złoty tron trzyma imperatora przy życiu, no. Ale z tego co znalazłem, generalnie, jeżeli imperator zginie, to on się ponoć musi odrodzić. Tak, Starchild. Dokładnie. No. Więc Simala? Znaczy inaczej, jest taka koncepcja w świecie 40, tak. Że jeśli imperator umrze, to się odrodzi jako Starchild. Dobrze, więc imperator umiera. Nieważne z jakiego powodu. Mhm. I przepraszam za herezję jeszcze raz. Potem odradza się. Jeśli Inkwizycji tłumacz nie minie. No, no, ja wiem, że Inkwizycja słucha, to mogę się to wytłumaczyć, oni tak usłyszą. Potem odradza się na Starym Świecie. Aha. I oczywiście, jak z racji tego, że właśnie się odrodził, to nie ma jeszcze pełnej swojej pamięci, pełnych swych mocy. Ale kwestia jednoczenia ludzkości i walki z chaosem... Idzie jest... bić orki na Brachwaje Pass. Tak? Dokładnie, tak. Zostaje imperatorem Sigmarem, a potem odchodzi, ponieważ przypomina sobie, tak naprawdę kim był, przypomina sobie o swoim imperium i wraca na Świętą Terę, czy gdziekolwiek ten, żeby odzyskać swoje imperium. No ale oczywiście wtedy już jest atak chaosu, całe reszty i tak dalej. Więc ostateczną bitwę postanawia wydać im 2500 lat po tym, jak się odrodził w Starym Świecie. I tam w Starym Świecie wydaje im ostatnią bitwę i potem z tego przechodzimy po niej do Sigmar. Nie, strasznie. Ja nie mówię, że ja lubię tę teorię, ale trzeba przyznać, że nas ma swój urok. Nie, jakbyś nie lubił Age of Sigmar, no. Teoria z Primarchem Space Marinesów jest elegancka, a to jest tak strasznie naciągane. Tak, nie, to... No jest strasznie naciągane, to prawda. Znaczy, zresztą, bo nie wspomniałeś, ja nie wiem, czy to przeczytałeś, ale z takich ciekawych oficjalnych źródeł łączących światu Warhammera 40 tysięcy i Fantasy Battle no. Jest kampania albiońska. Tak, oczywiście. Gdzie zwycięskie rasy otrzymywały magiczne przedmioty, które de facto składały się na... Z Power Fista, Power Clawa i miecz ten... I Power Sola. No właśnie. No of course. Więc to też jest tam. Tak, i to jest to oczywiście również, również oficjalnie wydane w... Poczekaj, który to był numer? Akurat tak sobie nie wynotowałem, ale generalnie jest oficjalnie w White Dwarfie wydane, jakie są wyniki całej kampanii, która... Cały Albion w ogóle, tak swoją drogą, to też o tym musimy kiedyś indziej zrobić, tak. Tak, bo to jest... Albion jest bardzo, bardzo, bardzo połączony ze Starymi Slanami. Tak.
Tak, bardzo. No więc to nie jest tak, że od czapy, że GW rozdało takie inne przedmioty. No, prawda jest taka, że oni dopóki oficjalnie nie rozdzielili tego właściwie przy Age of Sigma. Tak, to cały czas tak troszeczkę... Tak trochę filtrowali z jedną... No. Nawet przy End Times. Nawet przy End Times, jak któraś z książek, która tam wyszła, jeszcze nie pamiętam tytułu, ale no tam Gotrek Felix i Greynat. O, tak. W sensie nigdy nie było powiedziane, że jest to bezpośrednio Grey Knight, ale to był rycerz, który był w takiej szarej zbroi, miał 2,5 metra wzrostu, wielki miecz i generalnie nawet Gotrekowi było trochę głupio, bo rycerz był trochę lepszy. No. Już nie jest łatwo być zabójcą troli. Tak. Ale zostawiając na chwilę twoją teorię. Ale nie jest moja. No, dobrze. Z którą się nie zgadzam. Ponieważ mam lepszą. Dawaj. Nie, bo to sobie zostawię na zakończenie, bo ona jest na tyle dobra, że nie ma z nią co dyskutować, wiesz. Chciałem spojrzeć na to. Załóżmy, że rzeczywiście to jest jeden wspólny świat, jeden wszechświat. No. Bo jest jeszcze teoria, która mówi, że to są... Zresztą chyba to jest teraz oficjalne... Oficjalne, że są różne, ale paralelne. Dokładnie, że kolejny wymiar tego samego... Nie, to są różne. Tak. To są różne światy, które są. Tak. Równoległe wszechświaty. Równoległe wszechświaty, tak, które mają dużo rzeczy wspólnych, ale są tak naprawdę równoległe i w żaden sposób ze sobą nie połączone. Tak oficjalnie jest dzisiaj. Słowo napisane w GW. Chociaż bądźmy szczerzy, że GW dojdzie do wniosku, że więcej pieniędzy będzie z tego, żeby to był jeden, to będzie też zabawnie. No, ale wracając jednak do tego, co powiedziałem przed chwilą, jakie byłyby plusy dla poszczególnych frakcji, 40 i Fantasy Battle'a. Jakby się połączyły. Jakby mogły współpracować z odpowiednimi, wiesz, że tak powiem, frakcjami po drugiej stronie. I ja wiem, że tutaj pierwsza myśl, o której każdy myśli, no to mamy Fantasy Battle. I teraz jak dostajemy takiego ciężkiego Boltera, to on nam zastępuje całą szkołę inżynierską w GNUM, jeżeli chodzi o siłę ognia. Co po części jest prawdą. No niby tak. Ale ja uważam, że jest zaskakująco dużo przykładów, gdzie... To LFB pomogłoby. Tak, gdzie to 40 by korzystała wydatnie z tego, co wyciągają ze Starego Świata. Cytując klasyka, example. Dobrze, no to zacznijmy od magii. Okej, ale magii nie możesz... Wiesz, ona działa tak, jak działa, bo to jest na tej planecie. Czego nie wiem. Powinniśmy jednak tak założyć. Wiesz, nie ma wiele... Słyszałeś o wielu innych planetach w świecie 40, które mają dwa warp gate na północnym i południowym biegunie, które się popsuły i zaczęły sączyć chaos. Nie, to prawda, ale wiesz, regionów takich jak Eye of Terror i podobnych im... Są cały jeden duży, jeden taki malutki. No a tak, no ale to generalnie, że tak powiem, lore 40 jest taki, że są takie miejsca, gdzie... No, są takie miejsca. No właśnie, więc wyobraź sobie, jak ma... pole bitwy 40, nie? Idą te wielkie tytany. Wyobraź sobie jednego maga z kolegów metalu. I on nie chce tak naprawdę rozpuszczać całego tytana. Tylko jego stopy. Nie, nawet nie jego stopy. Tylko jego dusze maszyny. Nie. Wszystkie najmniejsze mechanizmy, elektronikę, trybiki. W sensie to wszystko się po prostu rozpada. Wiesz, w klasycznym Warhammerze taki nasz czarodziej metalu, żeby zrobić wrażenie na oddziale przeciwnika, to te ciężkie zbroje płytowe to musi stopić całe na ziemię, a przy okazji najlepiej tym poparzyć. To wystarczy trybiki poprzeć. A, no tyle co nic. No okej, ja jestem zwykłym poporcą metalu, ale ci mówię, że to nie będzie tak działało na innych planetach. Ja nie twierdzę, że to musi działać na wszystkich. Niemniej jednak wartałoby spróbować, proszę mu, jak. No dobra, inny przykład, bo ten jest... Właśnie nie jestem pewien, czy miałem jakiś drugi. Ja uważam, że ten jest dobry, tak? Kwestia magiczna. A nie, przepraszam, przedmioty runiczne. Okej, dobra. Ale to dalej jest powiązane z magią, która może działać na innych planetach zupełnie inaczej niż na tej jednej. No tak, no to jest tak główna przewaga Warhammer
jeszcze jest kwestia kapłanów. I tak ja wiem, że to też na swój sposób też jest powiązane z magią. No to wszystkie twoje przykłady są powiązane z magią, no, która... Muszą być siłą rzeczy tam. No ale ta planeta, jeśli faktycznie to jest tak, że to jest jedno uniwersum i jedna zapyziała planeta, gdzieś zapomniana przez Imperium... Dobrze, spójrz na to z drugiej strony. No. Nawet jeżeli to jest tylko na tej planecie, to wyobraź sobie czarodzieja... Już nie mówię o kolesiu pokroju Teklisa, tylko wiesz, wykształcony czarodziej kolegi magów. Kolegów magii. Który ląduje na Holitera i nagle się okazuje, że wiatry magii nigdzie nie płyną, bo tu nie ma zepsutych wrót chaosu. Tak, a teraz wyobraź sobie, że masz go na statku, który płynie przez warp. I on teraz ochrania ten statek. A to jest inna rzecz. Wyobraź sobie, że on jest w tym miejscu, gdzie rzeczywiście warp dotyka, tak jak tam. Ale, ale on tak nie będzie, ponieważ w warpie, jak masz astropatów, jak masz nawigatorów i tak dalej, te silniki całe generują taki bąbel, który osłania od nich materiał. Tak, ja rozumiem. No ale siłą rzeczy zakładamy, że w warpie dzieją się złe rzeczy, jak te Starkile są, ponieważ tak, to dlatego mamy tą sferę ochronną, którą... Znaczy, że wychodzimy tutaj srogo poza lora, tak? Chciałbym zauważyć. Znaczy nie, całkowicie w lorze jest to, że nie, teraz nie pamiętam, jak się nazywa, jest jakiś taki Siren from the Warp, albo Lady from the Warp, teraz nie pamiętam. Generalnie jest całkowicie w lorze opisany demon Slanesha, który kusi tych, którzy lecą przez Immaterium 40, aha, żeby ich może jednak puścili do środka. Tak jest sreni śpiew, tak? Tak, tego astropatę i tego nawigatora i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś złamie swoją wolę, to cały statek ma przerwane. No. No, bo już nigdy więcej nigdzie nie wyjdą. Aha, Więc tak, to miałoby wtedy sens, tylko bardzo takie ograniczone zastosowanie. Bo jeszcze jedna kwestia, na którą się zastanawiałam i wbrew pozorom wydaje mi się, że ma podstawę. A? Podejście do technologii. W sensie... Tak, bo okazuje się nagle, że podejście technologii z Warha jest bardziej postępowe, oświecone i postępowe niż w 40. Tak, jak najbardziej, no bo 40 to jest de facto kolejne średniowiecze. No to taki... powiedzmy, że tak. To znaczy takie najgorzej widziane po stereotypach, tak. Gdzie technologia nie jest robiona, ponieważ wiemy, jak rzeczy działają, tylko jest powielaniem tradycji ewentualnie. Tak, i uwaga, średniowiecze nigdy nie działało tak naprawdę. Ale... To też prawda. Ale wiesz... Bo cała kwestia właśnie rozwoju technologicznego w 40 opiera się tak naprawdę na ślepym posłuszeństwu tradycji, tak? Tradycja. Więc teraz wyobraź sobie, że masz, nie wiem, planetę, gdzie jest to moja gwardia imperialna 40 czy Space Marines. W każdym razie ludzie, którzy mają jakieś zasoby, ale chcą wysłuchać, i tam wrzucasz szkołę inżynierską znowu. Gildię inżynierów znowu. Tak. I oni przez... Pierwsze 2-3 lata będą zafascynowani, że tak się da. Tak, ale mówię, dobra, to co z tym możemy zrobić? Dokładnie, ponieważ wszystkie zasady... Bo tak, okej, tu macie plany i tego czołgu parowego nie zbudujemy, ale poczekaj, możemy zrobić landship jak dla Marienburga, tylko że tym razem z laserami. Dokładnie, więc znaczy, no bo u podstaw właśnie tych inżynierów wykształconych w nowym leżą takie... w miarę bliskie nam podejścia naukowe, tak? Sprawdzamy co, jak działa i dlaczego i po co. I na tej podstawie się... Najwyżej wybuchnie, nie? Podobnie. Tak, w najgorszym wypadku wybuchnie. No, ważne, żeby to nie my zapłacili, nie? No, więc to jest kolejna rzecz, którą Stary Świat mógłby dać Bartlowi. No... Bartlowi, 40, przepraszam. No okej, Stary Świat mógłby dać 40 jakieś podejście do technologii i zakładając, że przeżyliby pierwszą wizytę Inkwizycji... Tak, no to byłoby problematyczne. No, to pomijając to, czyli magię, którą dyskardujemy, bo ta magia... Magię, którą ty dyskardujesz. To ona nie może tak działać na innych planetach, sorry. Nie, musimy wszystkiego rozgrywać na innych planetach, na których nie ma magii. Okej, no. Czyli tak, magia, którą dyskardujemy, mamy podejście do technologii, które zaraz spali Inkwizycja, jak tylko przyjdzie. Jakie są jeszcze... plusy, znaczy, co by mogli sobie pomóc. Ale... Wiesz, co by nie mówić, w Starym Świecie mamy zwykłych ludzi, czy krasnoludów, czy elfów. Natomiast elfy zwykle powiadomo, że wszystkie muszą być wyjątkowe. Co mamy zwykłych ludzi, którzy, ja nie twierdzę, że wszyscy, ale wiesz, walczą z demonami. Poczekaj, żeby wygrywać. To są te same demony. A tak, to są te same demony. Z którymi... Nawet modele są te same. Tak.
potrafią walczyć i przegrywać. Ci 2,5-metrowi kolesie w power armorach z heavy bolterami, Gino Boosted Port Subfit i w ogóle. No niby prawda. Tak chciałbym zauważyć, nie? No tak chciałbym zauważyć, że mieszkaniec Neustadt w Nuln generalnie ma... Biorąc pod uwagę, jak często tam się pojawiają demony, jak często pojawiają się demony w jakimś Hive City, wiesz, w Spire i tak dalej, tak na dalnych levelach, biorąc pod uwagę, jak dużo jest mieszkańców w Nuln i jak dużo jest mieszkańców w High Worldzie, to mieszkaniec Nuln ma większe szanse na przeżycie takiego spotkania. Teraz wyobraź sobie chapter Space Marinesów, który pozyskuje swoich rekrutów ze Starego Świata. A mnie to zupełnie nie dziwi. Przecież White Scars i inne takie, jest wiele przykładów, jak wiesz, jakieś Feral Worldu pozyskują rekrutów z Space Marinesów. Ale czy w ich Feral Worldach zabija się... Demony na... Kawałkiem metalowego pręta naostrzonego z jednej albo dwóch stron? A czy w Starym Świecie robi się to dzień w dzień, czy tylko raz za ruski rok? Nie no, tak raz na 300 lat, nie? No właśnie. To, wiesz, co by nie mówić, od 2,5 tysiąca lat jakoś się to trzyma. Znaczy tak, no trzyma się to. I co, chcę? Okej, okay. Na czym trzyma się Stary Świat? Na wieże. Na Grimdarku. Na sile i poświęceniu prawych obywateli Imperium. No właśnie. No, tego, że jest ich dużo, a tego, że demonów jest mało. No. Bardzo mało. Masz jakieś jeszcze ciekawe pomysły na przedstawienie swojej teorii? Of course. Dajesz. Mam wprost powiedzenie, że są połączone. Kiedy to było? A wiem, że dawno. A tak, było to dawno. Było to już końcówka lat 80. White Dwarf numer 108. No. Tak, jeśli dobrze ten. Tak, 108. Jest tam opublikowana całkowicie oficjalna przygoda, w której postacie w Worchu, gdzieś tam, już nie jest dokładnie istotna, tam jest pewnie wymyślona wioska, jak się nazywa, jest sobie wioska, koło wioski jest kopalnia, kopalnia srebra. No i do graczy przychodzi wójt tej wioski, bo w kopalni srebra zaczęli ostatnio znikać górnicy. Ostatnio zniknął ich dwóch. No jest opisany cały background tego wszystkiego i tak dalej. I co się okazuje? Do tej kopalni srebra został przeniesiony ambul. Nie wiem, czy kojarzysz, że to są ambule. Wiesz co, wydaje mi się, że czytałem o tej przygodzie. Tak. To jest taki stworzenie z planety Luther McIntyre 9 z 40. Jest to wprost powiedziane, że przez wyrwę w warpie z Luther McIntyre w 40 do Starego Świata został przeniesiony ambul, który zeżera tych górników i generalnie bohaterowie gracze mają tego ambula pokonać. Tak. Ja nie znalazłem całej przygody, ale czytałem właśnie gdzieś opis przygody, który sprowadza jak najbardziej jest ten z Warhammera Fantasy, który sprowadza się do tego, że znajdują gracze statek kosmiczny i mogą próbować nim wylecieć. To było oficjalne? Do 40. Znalazłem takie zapiski, ale nie udało mi się znaleźć całej przygody, ale też... To znaczy z oficjalnych rzeczy ja słyszałem, znaczy ja tego nie czytałem, ale znalazłem gdzieś, że w którejś z książek takich, wiesz, książki też techniczne są kanonem, ale tych książek powstał... Chyba, że GW powie, że już nie są. A obie już tak powiedziała. Tak, to prawda. Poza tym tych książek powstało więcej niż człowiek byłby w stanie je, po pierwsze, jest ich dużo i większość z nich jest słabej jakości, jeśli chodzi o same książki, to jest prawda. No, więc ponoć ja tego nawet nie widziałem na oczy, ale gdzieś znalazłem, że jest książka, w której banda Norsów robi wyprawę na pustkowie chaosu, żeby znaleźć statek kosmiczny. No właśnie nie wiem, czy coś nie, takiego. Nie, tak. Nie jest to samo. Ale nie, ja tego nie znalazłem, nie widziałem, nie mogę więcej tak, nic powiedzieć. Bo to miało wyjść w trylogii. Tak, ale wyszła tylko pierwsza część. Wyszła też druga część, tylko już nie pod GW, więc zmieniono pewne rzeczy. A jak już nie pod GW, to nie kanon. No i tak nie jest kanon, ponieważ... Słuchajcie, dzielenie tego, że to jest 100-stopniowa skala, co jest, a co nie jest kanonem. Znaczy ja myślę, że w ogóle takie rzeczy jak kanon, to możemy sobie dawno temu wstawić, potraktować dużym poważaniem, bo GW co jakiś czas zmienia zdanie na temat tego, co jest kanonem, co nie jest. Więc... Tak, to prawda, że GW jest zały. Może olejmy o to, czy to jest kanon, czy nie. Prawda jest taka, że to jest nasza gra i zrobimy z nią, co uznamy za stosowne i co nas będzie bawiło. Dokładnie.
Rzecz, o której ja bym powiedział, to jakie są plusy tego, że rozważamy to, że to są, że tak powiem, rzeczy dziejące się w tym samym uniwersum. No. To jest kwestia właśnie podejścia do rzeczy wspólnych, czyli głównie chodzi o warp, czy wymiar chaosu i wszystkie demony, bogów i inne takie rzeczy, ponieważ dzięki temu jest strasznie dużo źródeł na te często słabo opisane kwestie, zwłaszcza jeżeli sprawdzisz tylko na publikacje w języku polskim. I fajnie jest to, że wiesz, czytając, nie wiem, przygotowując się do sesji zwykłego RPG Warha, możesz sobie wiesz, poczytać na przykład rzeczy, okej, jak to wygląda ze strony 40. A! I właśnie sobie przypomniałem jeszcze jedną rzecz, no, dawaj, która technicznie też się opiera na magii, ale chodzi mi o nekromancję. Okej. Okay. Ponieważ w 40. W ogóle muszę zacząć robić notatki. Nieważne. W 40. jako taką, z tego co się orientuję, nie mamy żadnej nekromancji, nic takiego. Mamy nekronów, którzy są. To. Tak, właśnie ten. Mamy nekronów, którzy są taką wersją Khemri, ale to na nie jest to. Ale to działa na zupełnie innych zasadach. Bo uwaga, w 40. magia działa na zupełnie innych zasadach. I ma to coś wspólnego z tymi wrotami chaosu, które się popsuły i są na biegunie no północnym południowym. Ale gdybyśmy wzięli Imperatora i nakarmili go nekronami, to też jest dobry pomysł, ale mi chodziło, sprowadzili na Stary Świat i go ożywili albo magią życia, albo nekromancją. Teraz też pychałeś, to? A czemu nie? Okej. Okay. To nie jest kanon, jak twierdzi Games Workshop, ale co oni wiedzą. No, czemu nie? Poza tym w wymiarze 40, tam, Warhammera 40 tysięcy też są miejsca i regiony przestrzeni kosmicznej, gdzie ta granica między światem a warpem jest dużo cieńsza. Więc siłą rzeczy i tam magia powinna działać staroświatowa lepiej. Więc to, że tam ta magia staroświatowa w ogóle nie działa. Nie działa jak nie działa. No. Anyways, tak. Okej. Okay. Jest to jakieś podejście. Natomiast wydaje mi się, że no nie, no bez przesady. Co, przeniesiesz Imperatora razem ze Złotym Tronem? No gdybyś mógł ożywić Imperatora, to dlaczego nie? Tak, koniec końców. Pomijając to, że Inkwizycja się nie zgadza, ale mniejsza z tym. No nie tylko Inkwizycja. No tak, no generalnie sami widzicie, że pomysł... Jeśli te dwa światy byłyby w jakiś sposób połączone, dawałoby to 10 tysięcy różnych ciekawych rzeczy, ciekawych pól do spekulacji. Ale nie musimy się tym wszystkim przejmować, co powiedzieliśmy wcześniej, ponieważ teoria Wernera jest błędna. Bo o ile prawdą jest to, że świat Warhammera Fantasy World i Warhammera 40 tysięcy są połączone, znajdują się w tam. Znajdują się w jednym uniwersum, to musicie sobie zdać sprawę z tego, że cały wszechświat 40 z całą naszą drogą, z Imperium, ze wszystkimi tyranidami, nekronami i eldarami, wszystko to, co kiedykolwiek istniało w 40, znajduje się w butelce? Znajduje się w takiej starej butelce, która według jednych źródeł znajduje się gdzieś w kolejach magii, według innych w jakimś zapomnianym sklepiku z ciekawostkami gdzieś w Nun, nazywając się Mortemont Unenbound. I tak jest. Tak, jest to po prostu eksperyment jednego z magów. I to jest moja ulubiona teoria, oczywiście. Twoja ulubiona teoria, tak? Tak. O Boże. Ja uważam, że Uniwersum 40 tysięcy może mieć pod pachą w butelce i tego się tam dotrzymał. A mnie bardziej przeraziło twoje stwierdzenie, że można się czegoś dużo dowiedzieć na temat różnych rzeczy w 40, które są wspólne, a jedną rzeczą, która na pewno jest wspólna, to jest cała kwestia bogów chaosu. I okej, ja wiem, że to nie jest do końca na ten temat, ale czy ty nie uważasz, że na przykład... Jak myślisz? Bo chaos, magia i tak dalej przesiąka cały Stary Świat. Tak. Tego się nie da uciec. Ale to też nie jest tak, że tam się to pojawia na każdym rogu. To nie jest co chwila. No nie, dość no, jednak rzadko. Zresztą jak rozmawialiśmy jeszcze tam wcześniejszy odcinek o magii, aha, to właśnie z racji tego, że elfy zrobiło na otulanie, mają to morze wewnętrzne, no to tak, chyba tak.
Isle of Dead to się nazywa, gdzie zrobili ten woczek, gdzie ta magia z powrotem wypływa z tego świata. No. Więc no, właśnie chodzi o to, że ona jest, ale nie topisz się w niej, tak? To jest jak bieżąca woda albo nurt rzeki, ale nie masz postawionej tamy, że to idzie coraz wyżej i rozlewa się wszędzie. Tak, tak, ale mi chodzi o to, że właśnie powiedziałeś, że tak? Chcesz popatrzeć na te demony z 40 i w ogóle, wiesz, jako postać się trochę boję. A, jako postać się boisz? Tak. A nie, to jako postać to nawet powinieneś się bać. Jako mistrz gry sobie to cenię. A, spasiba. Pożałosta. Tak, to gramy Warhammera, grę postacie, które się boją, to są postacie, które żyją dłużej. A postaci, które się boją, dłużej żyją postacie, które potrafią szybko uciekać. Szkoda, że nie mam butów ucieczki. No to cóż zrobić? No. Może po kolei jest. Niemniej tak, no, że opcje na temat tego, teorie na temat tego, czy świat Warhammera jest w jakiś sposób połączony z światem 40, no jest ich dużo, różne. Tak, to znaczy... Tak, oficjalnie to masz. Oficjalnie to nie jest w żaden sposób. Ale połączone są paralelne światy, które są podobne, ale są całkowicie różne. Ale z drugiej strony, kurczę, to powiedz, jak, że to nie jest. To ci nie rozumiem, po pierwsze fajne, że. Piękna. Że można wymyślić ciekawe motywy na sesję. Zresztą wiesz, to są teraz systemy RPG, teraz wychodzi nowy do 40 również. Mhm. Więc to w obie strony się przekłada. Bo można posłać swoich graczy z 40 do Starego Świata i robić powoli historię Torgala, albo drugiego właśnie nadejścia Sigmara. No. Więc te możliwości jest dużo, ja uważam, że warto sobie korzystać, a oprócz tego zawsze jest się o co kłócić przy piwie czy w internetach, nie? Bo to, nie oszukujmy się, to też jest ważna część takiego hobby, jakie są gry RPG czy gry bitewne, żeby się kłócić, kto ma rację. Mimo, że to nie do końca jest ważne. Nie no, to w zasadzie to nie chodzi, żeby się kłócić, kto ma rację, tylko żeby dyskutować tak sobie na argumenty jakieś. Oczywiście, no i są ludzie, którym się wydaje, jak ty. Aha. I są ludzie, którzy mają, wiesz, wspaniałą teorię, która się trzyma kupy i w ogóle jest super, tacy jak ja. Krzykuj mi, ale twoje teorie jest inwalidą. Nie. Dobrze, moi drodzy, myślę, że będziemy tutaj kończyć, bo to chyba wystarczy, jeżeli chodzi o to, co łączy i 40 tysięcy i zwykłego Warhammera. My generalnie jesteśmy fanami obu uniwersum. To znaczy, wiesz co? Nie lubimy jednak jednego, tak? Nie, lubimy. Jesteśmy fanami obu jak najbardziej, tylko powiem ci, że w sumie szczerze mówiąc nie wiem, jakbym jako postać, grając na przykład zwykłego Warha, zareagował, jakbym miał spotkać coś, co byłoby z 40. Tak jak reagujesz na wszystko. Na stos i spalić. No niby tak, ale jednak nie gram łowcą czarownicy. Jeszcze. Jeszcze. Tak. Więc co, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Dokładnie. Dziękujemy wszystkim naszym stałym fanom i wszystkim nowym ludziom, którzy odwiedzili nasze wideo. Nawet jeżeli nie grają w złego Warhammera, tylko w 40, albo na odwrót. Ale jakby co, to subskrybujcie, wyślijcie znajomym. Tak, dokładnie. Mamy tę prośbę, co ma każdy inny kanał, żebyście klikali te wszystkie różne dziwne rzeczy, które są w YouTubach i Facebookach. Bo jeszcze nie wiemy, co to robi, ale ponoć jest fajne i inni to dostają i my też chcemy. A do tego czasu chwała Sigmarowi. Chwała Sigmarowi i wiecznemu Imperium. Nieważne, czy w kosmosie, czy w całym świecie.